trzecim parcie JoJo zostały wprowadzone tak zwane standy. Zastępując fale, zostały one takim głównym wyznacznikiem mocy w tej chińskiej bajce. I wiadomo co do takich umiejętności, że bywają lepsze oraz gorsze. Ale trzeba przyznać, że większość z nich jest naprawdę poprowadzona oryginalnie, jeśli chodzi o tak zwane wykorzystanie. A dziś, no cóż, postaram się wam przedstawić 7 według mnie najlepszych właśnie umiejętności widmowych fal. Będę jednak tutaj się ograniczać jedynie do widm z części od 3 do 5, ponieważ 6 partu jeszcze nie zacząłem, a 7 i 8 part no nawet nie wiadomo kiedy w ogóle wyjdzie. Więc postanowiłem podzielić ten materiał na części w zależności od tego ile i kiedy będzie wychodzić tych partów. No bo jestem zbyt leniwy, żeby się zabrać za mangę, sorry. A więc no bez przedłużania, wy sobie przygotujcie jakąś kawkę albo herbatkę, a ja w tym czasie przedstawię wam moim zdaniem 7 najlepszych standów pod względem umiejętności. Starałem się tutaj uporządkować to wszystko od najgorszego do najlepszego, jednak szczerze nie ma co się zbytnio czepiać, jeśli chodzi o kolejność danych widm. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Chronologicznie pierwszym standem, który wzbudził we mnie dosyć wielkie poruszenie, był statek Widmo, którego użytkownikiem był ten cały szympans z dość ciekawymi preferencjami do bardzo młodych dziewcząt. Nie chodzi mi o Leksia. Co poradzić, początki trzeciego partu były dla mnie dosyć... no, mieszane. Z jednej strony podobały mi się te całe standy, ale z drugiej strony ten cały zarąbisty klimat pierwszych dwóch partów, no, zniknął, po prostu. Dodatkowo widać, że dopiero z czasem autor zaczął się jakkolwiek bawić tymi standami i pokazywać, że naprawdę umie robić kreatywne umiejętności dla postaci. Gdzie właśnie owocem tej całej kreatywności jest statek, którego kontrolować do woli może małpa. I wiadomo, umiejętność tą można podpisać w zwyczajnym świecie pod manipulację przestrzenią. Jednak kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, że wiem, że się powtarzam, ale użytkownikiem jest po prostu małpa i że potrafi władać całym statkiem, no zrobiło to na mnie naprawdę duże wrażenie. Nie jest to co prawda nic oryginalnego, patrząc co pojawiło się w dalszej części fabuły, jednak według mnie jest to naprawdę pierwsza z lepszych rzeczy, które przyniósł nam trzeci part. Na 6 miejscu paląca papryka z 4 partu, którego użytkownikiem był Akira. Przyznaję, że sama jego postać była no lekko irytująca, ale sam stan, pomimo że dosyć prosty, jest według mnie naprawdę dobrze poprowadzony. Umiejętności skupiają się zwyczajnie na tym, że jest to moc elektryczności. Czyli wiadomo, porażanie przeciwnika piorunami oraz przenoszenie się przez choćby linię wysokiego napięcia. I pomimo właśnie tego, że była to dość prostacka umiejętność, która pojawia się w naprawdę wielu battle shonenach, to właśnie sposób, w jakim Akira zdołał w jakimś stopniu przełamać się przez tą monotonię i stać się na chwilę naprawdę groźnym przeciwnikiem, który nie polegał tylko na tym, że pojawia się przez 2 odcinki, jest dość dużym zagrożeniem, jednak nagle z jakiegoś powodu bohaterowie go pokonują. Czułem przez chwilę, że jest to taka, no cóż, trochę bardziej poważniejsza postać niż taki epizodyczny złol, który po prostu polega na tym, żeby jakaś postać dostała trochę więcej czasu antenowego. Jego walka z Josuke, trzeba przyznać, jest naprawdę według mnie bardzo dobra, przynajmniej jak na standardy JoJo. I wiem, że nie miałem tutaj oceniać standów pod względem wyglądu,
ale jest to również widmo, które no, może się poszczycić nawet kreatywnym wyglądem. No i skoro już jesteśmy przy czwartym parcie, warto by było wspomnieć o standzie mojej ulubionej postaci z JoJo, czyli do Okuyasu oraz jego dłoni, inaczej Zahanda. Naprawdę świetna umiejętność dla równie świetnej postaci. Niestety na niekorzyść Okuyasu jest to, że w sumie nie jest zbytnio pomysłową postacią, a jego Battle IQ, no cóż, nie rozwija się o jakieś mega zaawansowane techniki. Chociaż w sumie, czy Zahando powinno mieć jakieś zaawansowane techniki? Cóż, jeśli posiadałaby właśnie takie techniki, no mogłoby się stać jednym z najbardziej przerażających standów w ogóle w JoJo, ponieważ mocą Zahando jest to, że po prostu wymazuje wszystko za pomocą jednego machnięcia ręką. Chociaż trzeba przyznać, że chciałbym zobaczyć jakieś rozwinięcie tego standa. Może po intensywnym treningu Okuyasu udałoby się stworzyć przykładowo jakieś wymazujące pociski. Więc no, pomimo że jest to trochę mało rozwinięta umiejętność, dłoń jak i zarówno cała postać Okuyasu jest dla mnie naprawdę wielkim plusem czwartego partu i całej w sumie serii JoJo. Kontynuując o standach wręcz niedorzecznie silnych, na czwartym miejscu znalazł się Green Day, którego użytkownikiem był Cialata, czy tam Sialata. Pojawił się on wraz ze swoim partnerem pod koniec piątego partu i narobił naprawdę dużo złego. Sam Diavolo nie miał w sumie pewności, czy chciał korzystać z jego pomocy, gdyż jest to postać kompletnie szalona i jedyne, czego chce, to rozlewu krwi. Nieważne, czy ktoś jest przyjacielem, czy wrogiem. Sam Green Day polega na tym, że wywołuje specyficzną bakterię, czy też wirusa, bardzo podobną do pleśni, więc w sumie lepiej nazwać to coś grzybem, który rozsiewa się po dosłownie całym terenie oraz zaczynając od form życia, które są zwyczajnie w świecie najniżej, pokrywa je właśnie tym zielonkawym grzybem. Co chyba nie muszę mówić, że jest dosyć nieprzyjemne, żeby nie używać słowa śmiertelne. Aż jestem gotowy powiedzieć, że odpowiednio wykorzystany byłby w stanie pokonać Diavolo. Przykładowo jeśli oboje złoczyńców byliby przykładowo na jakimś pagórku, czy ogólnie miejscu, gdzie nie byłoby żadnych domów, czy rzeczy, na które można było się wdrapać, no Diavolo nic by nie pomogła, jego moc przewidywania oraz wycinania czasu. No chyba, że przed tym jakby pokryła go ta cała pleśń, no pozbył się by zwyczajnie w świecie swojego przeciwnika. Wtedy, szczerze mówiąc, to wszystkie te filmy typu kto jest silniejszy i kto by wygrał są dla mnie naprawdę trudne do przeanalizowania, więc no na razie nie będę się w tej sprawie odzywać i po prostu zostawię Green Day na czwartym i zasłużonym miejscu. Na trzecim miejscu pozwolę sobie powrócić do trzeciego partu oraz przypomnieć wam o umiejętności Cream, której użytkownikiem był Cool Ice, czyli można powiedzieć, że nawet prawa ręka Dio. Od razu mówię, że ta umiejętność nie jest aż tak bardzo prostolinijna, jak można byłoby się spodziewać. Ponieważ sam stand zjada swojego użytkownika oraz przenosi go do czegoś w rodzaju takiego kieszonkowego wymiaru, po czym może on w każdej chwili zasadzić na wroga pułapkę oraz niespodziewanie ciągnąć go do swojego świata, w którym go po cichu zabije. Jest też drugie zastosowanie właśnie Krimu, którym jest tworzenie wielkiej czasoprzestrzennej kuli, która pomimo, że będzie podążać teoretycznie na ślepo, to jak było pokazane, jeśli dana osoba została już wcześniej unieruchomiona, w tym przypadku był to Pornarev, jest tak samo groźna jak ta pierwsza. O sile tego standa świadczy też to, że z jego ręki zginęło dwóch towarzyszy Jotaro. Chodzi oczywiście o Abdura oraz Igiego. Ale w sumie gdyby nie to,
to nie dostalibyśmy tej przekozackiej sceny, w którym Pornarev pozbywa się właśnie Cool Ice'a. Naprawdę jeden z najlepszych momentów w całym JoJo. Kończąc, kolejny stand, który zasługuje na dłuższą pamięć. Na drugim miejscu uprosował się stand mojego ulubionego antagonisty z JoJo, czyli Kira Yoshikage, a konkretnie Zabójcza Królowa. Prześwietna umiejętność, która co ciekawe rozwijała się wręcz bardzo na przestrzeni serii, co jest dosyć dziwne patrząc na to, że większość standów właśnie w JoJo zwyczajnie w świecie specjalnie nie ewoluuje podczas trwania akcji serialu. Oczywiście są od tego wyjątki, jak choćby gwiazda platyny Jotaro, która pod koniec serii potrafiła zatrzymywać czas, oraz złote przeżycie Requiem Giorno, które właśnie po ewolucji stało się naprawdę chorą umiejętnością. Początkowo jest to stan, który po prostu umie eksplodowywać rzeczy po ich dotknięciu. Prosta umiejętność, ale jednocześnie niewiarygodnie potężna. Jednak co się stało pod koniec serii? Ma trochę co prawda odpychający wygląd, ale według mnie jest to stan, który naprawdę zasługuje na miano drugiego najlepszego. Krążą również plotki w fandomie, że jest to stan Requiem, podobnie jak Złote Przeżycie czy Rydwan. Jednak szczerze nie wiem, o co chodzi w tej teorii, ale nie powiem, nawet mnie zaciekawiła, biorąc pod uwagę, że standy Requiem to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy wątek, który mam nadzieję, że jakoś będzie jeszcze rozwijany. No i na sam koniec właśnie mój ulubiony stand z JoJo, czyli Metallica, której właścicielem był Risotto Tonero. Z jakiegoś powodu wiele osób zapomina o Metalice, a szkoda, bo jest to naprawdę bardzo fajna umiejętność. I dodatkowo przypominam, że ta umiejętność, zdołała zagrozić Diavolo, co prawda pod postacią Doppio, ale tak czy siak, zdołała zagrozić szefowi organizacji Pasji. To już na samym starcie robi wielkie wrażenie. Cała umiejętność polega na tym, że może kontrolować żelazo w krwi danej osoby. Było to też zapalnikiem do, moim zdaniem, najbardziej bolesnej oraz krwawej sceny w całym JoJo, czyli momentu, kiedy Doppio wypluwa z siebie żyletki oraz gwoździe, kalecząc przy tym swoje wszystkie... Co jak co, ale JoJo zdecydowanie nie jest dla dzieci. Sprawia to, że zwyczajnie w świecie Risotto nawet nie musi walczyć. Po prostu wystarczy, że będzie sobie gdzieś tam stał z boku i czekać, aż jego wróg się nie wykrwawi, ale wyżelazowuje może? Nie wiem, jest w ogóle takie słowo? Jak nie ma, to teraz je stworzyłem, oficjalnie opatentowałem. Daję tej nazwie moje błogosławieństwo. I nawet jeśli jakimś cudem komuś by się udało pokonać Risotto, co w sumie udało się zrobić Diavolo, to i tak dana osoba może umrzeć z braku właśnie żelaza we krwi. Dlatego jak najszybciej potrzebowałaby właśnie zastrzyku żelaza do swojej krwi. Doppio to zrobił w dosyć drastyczny sposób, ponieważ bodajże zjadł kota albo psa, ale to tylko pokazuje, jaka jest to brutalna oraz jednocześnie kozacka umiejętność. Już sama postać Risotto zdawała mi się lepszym antagonistą niż Diavolo. Tak czy siak, według mnie Metallica, najlepszy stand pod względem umiejętności. I też poniekąd nazwy Metallica. Jak to dobrze brzmi. Tak czy siak, wielkie dzięki za obejrzenie, a ja idę odpocząć przed jutrzejszym poniedziałkiem. Bo jak ktoś nie wie, to ja to nagrywam w niedzielę. A jutro jest poniedziałek.